Byli sobie Jan i Małgorzata, ale że byli mali, na razie nazywano ich Jasiem i Małgosią. Jaś i Małgosia mieszkali na skraju lasu wraz z rodzicami. Byli bardzo biedni i często zdarzało się, że rodzina nie miała co jeść. Właśnie jednego z takich dni ich ojciec powiedział: przykro mi, ale nie mamy dziś nic na śniadanie ani na obiad. Weźcie koszyki i pójdźcie do lasu. Może uda się wam nazbierać jagód i grzybów lub czegokolwiek innego do jedzenia. Dobrze, tato, odparła Małgosia. Umyjemy tylko zęby i już nas nie ma. Dzieci poszły do lasu, wesoło wymachując koszykami. Ptaki pięknie śpiewały, słońce przyjemnie grzało. Nie była to pierwsza taka wędrówka Jasia i Małgosi, więc rodzeństwo nawet nie przeczuwało, jak tym razem skończy się ich wyprawa do lasu. Droga wiła się pomiędzy drzewami, a oni szli śmiało przed siebie. Skakali przez korzenie, uganiali się za motylami, wypatrywali ptaków i zbierali przydrożne kwiatki. Po długim czasie wędrówki na rozstaju skręcili w lewo, potem w prawo, a potem znów w lewo. Za czwartym w lewo i po piątym w prawo. Małgosia powiedziała: Jasiu, chyba się zgubiliśmy. Tam. Odparł Jaś. To niemożliwe, przecież byliśmy tutaj 1000 razy. Niestety. Tym razem to Małgosia miała rację i po dłuższej chwili zastanawiania się Jaś musiał przyznać, że nie ma pojęcia, gdzie są. Siostra z wrażenia wypuściła koszyk z rąk. Co prawda, potem szybko go podniosła, ale to nic nie pomogło. Nawet nie wiedzieli, co robić, ani dokąd iść. Na domiar złego zaczęło się ściemniać i ogarnął ich strach. Nocą las potrafi wydawać dziwne i straszne dźwięki. Skrzypi, szumi, trzeszczy, a nawet z czasem przerażająco chichocze. Kiedy byli już bliscy płaczu, daleko przed sobą zobaczyli światełko, więc ile się w nogach pognali w jego stronę. Biegli, aż wreszcie dotarli do dziwnego domu, stojącego na niewielkiej polanie. Już z daleka poczuli zapach jedzenia, a gdy podeszli bliżej, okazało się, że cała chatka zbudowana jest z produktów, jakie można kupić w supermarkecie. Dachówki były zrobione z grubych płatów szynki, okna z parówek, a drzwi spanierowanych, tłustych udek kurczaka. Ściany wyłożone były kawałkami pizzy, a ze środka dochodziła woń pączków z rukrem, waty cukrowej i roztopionej czekolady. I chociaż Jaś z Małgosią pamiętali, że ich rodzice uważali takie potrawy za niezdrowe, tym razem głodne dzieci, nie zastanawiając się zbyt długo, zabrały się do jedzenia. Kiedy już się najadły i zamierzały zapakować to i owo do domu, nagle usłyszały groźny głos. A co wy tu robicie? Tak, właśnie tak. To była czarownica. Stara, brzydka i okrutna. Dlaczego okrutna? Bo miała wobec dzieci okrutne zamiary. I zaraz ich mi je wyjawiła, mówiąc tak. Świetnie. Kolejne głodomory wpadły w moje sidła.
Teraz już nie uciekniecie. Za późno. Zamknę was na klucz i będę tłuczyć jak inne dzieciaki, które się tu przyplątały. Kiedyś je zjadałam, ale potem się mi znudziło. Teraz, gdy już są okrągłe i pulchniutkie, zamieniam je w baloniki unoszące się w górę, a ja je przywiązuję do płotu. Gdy nazbiera się ich dostatecznie dużo, zawożę je do miasta i sprzedaję na jarmarku. Z was też będzie piękna para kolorowych baloników. A teraz jazda spać! Będziecie tu tylko spać i jeść. W ten sposób najszybciej utyjecie. Każdego dnia czarownica zmuszała dzieci do jedzenia. Na śniadanie dostawały pieczonego kurczaka. Na obiad makaronową ośmiornicę o 100 nogach ze spaghetti. Rozpaszczoną na 100 parówek. Na kolację zaś była pizza pokryta grubymi plastrami roztopionego sera. Dla każdego jedna, a tak wielka, że zmieściłby się na niej dom Jasia i Małgosi. Po każdym posiłku czarownica podawała obowiązkowy deser. Lody, czekoladę, żelki, watę cukrową. Od tego wszystkiego dzieciom robiło się niedobrze. Jednak musiały jeść, bo gdy tylko przestawały, czarownica sięgała po czarodziejską różdżkę i sprawiała, że musiały otwierały się same, a kawałki jedzenia unosiły się nad talerzami i wpadały prosto do ust, a potem do brzuszków. Jasz i Małgosia z każdym dniem coraz bardziej przypominali baloniki, w które postanowiła ich zamienić zła czarownica. Dodajmy, że sama przez cały dzień objadała się bezami, ale pozostawała chuda i koścista. Jadę do miasta, zeskrzyczała pewnego ranka czarownica i wsiadła na swoją miotłę w kształcie motoru wyścigowego. Dzieci zostały same. Było im smutno i kręciło się po chatce bez celu. Nie było tu żadnych książek, które mogłyby przynieść pociechę, tylko słoiki z jaszczurkami i góry jedzenia. Aż tu nagle w kieszeni swojej kurtki Małgosia znalazła dwie szczoteczki do zębów, które włożyła tam przez roztargnienie, wychodząc z domu. Jasiu, by chciałam umyć zęby, powiedziała. Oboje z radością była to, powiem, miła odmiana w ich monotonów i pełnym kalorii życiu u czarownicy. Nasypali na szczoteczki trochę soli i pierwszy raz od wielu dni starannie wyszczotkowali zęby. Ta prosta i związana z dobrem czynność, chociaż sól nie mogła równać się z owocową pastą do zębów, sprawiła, że w ich serca wstąpiła otucha, a w głowach zaczęły powstawać pomysły, jak wydostać się ze szponów złej starej czarownicy. Wreszcie Jaś krzyknął. Już wiem, jak sobie z nią poradzić. Niech się tylko tutaj wróci. Nie musieli długo czekać, bo w drzwiach właśnie pojawiła się, czarownica była wściekła. Co tu się dzieje? Wrzasnęła czarownica. Co to za dobre humory? Najwyższa pora zmienić was w baloniki. Zobacz, co tu mam. Zawołał Jaś i wyciągnął szczoteczkę do zębów. Nie! Zawyła śmiertelnie przerażona czarownica, a czarodziejska różdżka wypadła jej z ręki. Jaś tylko na to czekał. Szybko złapał różdżkę i przemienił czarownicę w starą, zepsutą dętkę. Bo tylko dzieci zamieniały się w ładne, kolorowe baloniki, czarownice zaś w paskudne, zużyte dętki. Potem razem z Małgosią wzięli koszyki, zabrali z domu czarownicy trochę jajek i poszli do domu. Po drodze nazbierali grzybów i owoców i jak o to prosił tata. Thank you.
Jasiu, skąd wiedziałeś, że się boisz tuteczki do zębów? Spytała Małgosia. To proste. Jadła przecież głównie słodycze. Widziałaś jej zęby? Czarne, zepsute i pełne dziur. Można się było domyśleć, że boi się szczoteczki jak ognia.